Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Marcin Markowicz, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu imienia Daisy w Książu, jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nazwa festiwalu jest długa i skomplikowana. O co chodzi w muzyce kameralnej? O co chodzi w tym festiwalu? O co chodzi w tym przedsięwzięciu? Czy zapomniał Pan dodać ensemble? Tak jest. To jest jakby kluczowa... Kluczowa jakby nazwa, która jakby pokazuje całą charakterystykę festiwalu, czyli koncentrujemy się na wspólnym działaniu w małych grupach, co jest, jeśli chodzi o muzykę, jakby najtrudniejszym rodzajem muzykowania. Są jakby, można koncertować jako solista, grając w orkiestrze albo grając w zespołach kameralnych. Kameralistyka jest to rodzaj najtrudniejszy z tego względu, że trzeba non-stop jakby szukać kompromisu i poszukiwań wspólnych jakby celów w małej grupie, nie wiem, czterech indywidualistów. Jak się jest solistą, no to wiadomo. Ja rządzę, pokazuję, co tak chcę pokazać. W orkiestrze dyrygent zarządza. Tak w zespole wszyscy jesteśmy tak naprawdę dyrygentami, więc często się zdarza, że w ogóle zespoły się nienawidzą. Ludzie się po prostu, nie wiem, no, Juilliard Quartet fruwał kiedyś osobnymi samolotami na koncerty, bo nie mogli się po prostu znieść. Tak, są kwartety, które się, nie wiem, uwielbiają, więc, więc chodzi o to, że strasznie trudną sztuką jest znaleźć grupę osób, która chce tego samego lub potrafią z różnych rzeczy znaleźć wspólny cel, więc dosyć taka ciężki rodzaj muzykowania. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, których też mamy na festiwalu, no to jakby sztuka teatralna też jest napisana jakby na małą grupę osób, więc to wszystko jest oparte, jakby, jakby zamyka się w słowie przy aktorach jest łatwiej, prawda, niż przy muzykach. Oj nie. Nie? No to samo, tak samo wychodzi. Przypomnijmy założenia festiwalu. Do Zamku Książy w Wałbrzychu przyjeżdża grupa młodych ludzi z całego świata tak naprawdę. Tak. Zasada jest taka, że my wysyłamy foldery ze zgłoszeniami, z kartami zgłoszenia do różnych centrów muzycznych, głównie w Europie, ale też na świecie. I oczekujemy, że nadejdą, spłyną te zgłoszenia wypełnione nazwiskami studentów. Celujemy w nazwiska takie, znaczy w osoby takie, które już mają jakby doświadczenia w jakby wykonawstwie muzyki kameralnej, czyli to są głównie studenci lub nawet absolwenci akademii muzycznych. Żeby, chodzi nam o to, żeby ta praca szybciej jakby... Żeby coś już potrafili, mieli podstawę. Tak, że nie trzeba było mówić o jakichś takich już absolutnych podstawach. I oni jakby dołączają do grupy profesorów, my to nazywamy, którzy przyjeżdżają tutaj i grają razem z tymi studentami w zespołach. To jest jakby jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Nie ma czegoś takiego. To jest jakby zapożyczenie trochę z amerykańskich festiwali. To jest w Stanach bardzo popularne. No takim najbardziej znanym to jest Marlboro Festival, które jest nie od nazwy papierosów, tylko od miejscowości. I to jest niesamowite przeżycie dla studentów, którzy nagle mogą siąść w pulpicie obok kogoś naprawdę wielkiego znanego nazwiska, prawda? Tak, tak. I grać razem z nim i czasami nawet zasugerować coś. To jest zupełnie co innego. Wiem, bo sam brałem kiedyś jako student udział w różnych takich typu kursach kameralnych. Zupełnie inne uczucie niż jak się przyjeżdża z zespołem i ma się lekcję u profesora, który siedzi w odległości 10 metrów i mówi tak grać, tak nie wolno, tutaj tak, tu ciszej, tu głośniej i ustawia jakby, jest jakby to zupełnie inne relacje zachodzą. A tutaj jest bardziej taka równość panuje i to jest też zaleta naszego festiwalu, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi w pewnym sensie. Każdy każdemu może coś zaproponować. Potem są te nasze rozmowy, dyskusje, bo to ten festiwal i kurs to nie tylko półtora godzinna próba dziennie do zespołu jakiegoś, tylko potem się spotykamy na obiedzie, omawiamy pewne rzeczy, potem się spotykamy na kawie czy na piwie wieczorem i cały czas jakby te dyskusje są. To potem cztery lata temu, jak doszła część aktorska, no to jeszcze doszedł dodatkowy temat do dyskusji, czyli aktorzy kontra muzycy. Nagle się zaczęły ścierać dwa środowiska, wymieniamy własne doświadczenia, bo my możemy się uczyć od aktorów, aktorzy mogą się uczyć od nas wielu rzeczy, więc to naprawdę jest taka wielka dawka. Bardzo spłycając całą ideę festiwalu, można powiedzieć, że to jest taki, jak w muzyce bluesowej, kilkudniowy wielki jam. Coś w tym rodzaju, tak.
Tak. Jest takim naprawdę przy okazji tego dżemu, to no jest taka olbrzymia dawka jednak edukacji, a do tego szansa jeszcze dla młodych, że ten festiwal potem daje możliwości kontaktowe w przyszłości, bo już się parę razy zdarzyło. Nawiązują się więzi, znajomości. Tak, poza tym profesorowie zaciągają do dalszej współpracy któregoś ze studentów, potem to się już wiadomo, w takim świecie łatwiej dotrzeć do różnych miejsc czy osób. Właśnie za pomocą kontaktów i... I stąd chyba taka popularność tego pobliskiego festiwalu, bo wiem, że zgłoszeń zawsze jest więcej niż miejsc. No właśnie, to jest ból często, że trzeba odmawiać. Ja tego nie znoszę. Z tym mi się niedobrze czerwiec kojarzy. Trzeba dzwonić do różnych osób, które są no, czasami... I mówić sorry next year, maybe. miałem jeden przypadek, że była łezka w oku, więc... Ciężkie to są telefony. Zawsze obiecuję listę rezerwową. No, w tym roku się tak... Zresztą w każdym roku się zdarza, że ktoś tam, nie wiem, wypada jakaś... Losowa przyczyna, więc wtedy się bierze następną osobę z listy albo obiecuje się na przyszły rok, że już w przyszłym roku jak się zgłosi, to już będzie to już większa szansa. Znaczy na pewno to ciężko powiedzieć, ale że jest duża szansa, że mam gdzieś tam zarejestrowaną tą osobę. Proszę powiedzieć, czy już uczestnicy są na miejscu w Wałbrzychu, czy jeszcze się zjeżdżają i od kiedy tak naprawdę zacznie się wspólna nauka, wspólne muzykowanie, wspólne próby aktorskie, wspólne próby śpiewu aktorskiego, bo to też jest część, piosenka aktorska. Dzisiaj oficjalnie wszyscy przyjeżdżają. Aczkolwiek jak to jest z artystami, z muzykami, z aktorami, każdy ma tam swoje jeszcze plany. Więc to tak naprawdę te przyjazdy będą trwały długo. Tak naprawdę jutro można powiedzieć, że przyjadą wszyscy, z wyjątkiem dwóch osób. Jeszcze dojedzie Agata Szymczewska, która jest studentką, ale chyba taką najbardziej znaną studentką, bo to jest zwyciężczyni konkursu wieniawskiego, która jeszcze i tak postanowiła się douczyć, można tak powiedzieć, która zresztą dzisiaj gra koncert z naszym innym profesorem, z Bartkiem Niziołem. Grają w Warszawie z Martą Archerich wspólny koncert, więc no... I zaraz po tym koncercie właśnie Agata przyjeżdża. Można im wybaczyć czas później z tego powodu. Tak. Bartek przyjedzie najpóźniej, w niedzielę, bo on jeszcze ma inne tam jeszcze swoje plany, które musiał pogodzić, no ale jesteśmy też w stanie mu wybaczyć. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Wałbrzyszan, czy mieszkańców regionu, którzy będą mogli uczestniczyć w koncertach, czy już usłyszeć ten efekt końcowy, zobaczyć efekt końcowy w przypadku aktorów. Kiedy te koncerty? Od kiedy będzie można przyjść do Książa, posłuchać, zanurzyć się w tym, co przygotowali profesorowie razem ze studentami? W sobotę jest pierwszy koncert inauguracyjny. Jestem podekscytowany, bo pierwszy raz wystąpi oficjalnie orkiestra festiwalowa, złożona ze wszystkich, no prawie wszystkich studentów plus profesorów. Będziemy grali Bacha koncerty. Najpierw pierwszy będzie na fortepian z orkiestrą, a potem no, jeden z bardziej znanych koncertów na dwoje, skrzypiec i orkiestrę. Oprócz tego będą dwie moje kompozycje i to będzie koncert inauguracyjny. A potem od wtorku już codziennie do przyszłej soboty są już wydarzenia jakieś, koncerty. W piątek jest koncert łamany ze spektaklem. Niestety na spektakl już wiem, że nie ma miejsc. Wszystko jest zarezerwowane. Tym bardziej, że to jest sala kinowa na Zamku w Książu, czyli malutka sala, więc to jest zawsze limitowana ta ilość miejsc. Ale na koncert można przyjść, który się odbędzie potem, więc można poczekać na kawce czy coś i pójść na drugą część koncertu. No i w sobotę jest koncert finałowy, który będzie też łamany jakby z piosenką aktorską, z pokazem piosenki aktorskiej. I też mogę powiedzieć, że raczej na pewno na ostatnim koncercie będzie wykonany chyba najbardziej znany utwór tego roku. Schuberta, Quintet Pstrąg. I to będzie grał właśnie Bartłomiej Niziął na skrzypcach. Czyli warto. Na wszystkie koncerty bardzo, bardzo zapraszam, bo mówię, w dzisiejszym, ja to już powtarzam prawie w każdym wywiadzie dotyczącym festiwalu, że w dzisiejszym świecie strasznie dużo jest hałasu. Świat jest w ogóle głośny bardzo, do tego słuchamy głośnej muzyki. Wszędzie, gdzie wchodzimy do klubu, do którego ja też chodzę, bo to
Wiadomo, żyje się w dzisiaj, ale i sam słucham muzyki, nie wiem, rockowej, to jednak czasami potrzeba, wierzę w to, że potrzeba pojechać sobie do parku, do zamku i posłuchać sobie muzykę, ja bym nie powiedział poważnej, bo to nie jest poważna muzyka. To kiedyś przy tej muzyce się bawiono, to po prostu to była... Nie rozróżniano kiedyś muzyki. Wybuchały skandale przy premierach jakichś utworów, które wówczas były uważane za zbyt rozrywkowe. Przy wykonaniu jednego z ostatnich kwartetów Beethovena były trzaskanie drzwiami na sali, bo ludzie uważali, że Beethoven zgłupiał. Więc, a poza tym nie rozróżniano kiedyś muzykę na rozrywkową czy poważną. Nie było czegoś takiego. I ja bym za tym był teraz też. Po prostu to jest muzyka. Jest rockowa, jest... Są różne, mamy różne gatunki, ale to wszystko jest muzyka. I przy takiej muzyce można też nie dość, że relaksować, to się tak skupić trochę i wyciszyć po prostu. Poza tym jest inny rodzaj jeszcze podejścia do bycia na koncercie takim poważnym, kameralnym, że to jest tak jak takie prywatne spotkanie trochę. Ja strasznie lubię być też na widowni na takich koncertach, bo żeby to też nie zabrzmiało obraźliwie do muzyków, nie wiem, jazzowych czy rockowych, ale trochę to jest tak, że mam się na żywo mówiącego gościa na instrumencie akustycznym, w sensie, że nie jest podpięty do kabla, nie jest stół z tyłu i wszystko jest sterowane przez głośnika. Muzykę słuchać z instrumentu, a nie z głośnika, tak, prawda? I po prostu można posłuchać mówiących wprost tutaj niedaleko osób. Poza tym sama atmosfera na zamku, w pięknych wnętrzach, to ta cała kameralność i rodzinność wtedy taka wychodzi. Ja mówię, strasznie lubię tego typu festiwale, które się rozgrywają po całym świecie. Ta atmosfera właśnie takiej rodzinności. Drodzy Państwo, jak Państwo widzą, Marcin Markowicz, dyrektor artystyczny festiwalu Ensemble w Książu, samą swoją postawą i intonacją już zachęca. Przyjdźcie, zobaczcie, bo to naprawdę jest coś innego niż zazwyczaj, coś innego niż w Filharmonii. Coś, co tak naprawdę tylko raz w roku możemy usłyszeć. I to właśnie w Zamku Książ z udziałem najlepszych profesorów, najlepszych studentów z całej Europy, a nawet świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Zamku Książ. Do zobaczenia. Wszelkie szczegóły dotyczące programu, koncertów, godzin na stronie internetowej festiwalu Ensemble, także na portalu wałbrzych24.com. Tam również wszelkie szczegóły na temat co, gdzie i kiedy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze Marcin Markowicz, dyrektor artystyczny festiwalu, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję. Do widzenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.